No cześć kochani, witam Was serdecznie, ranuśko, znowu sobie dzisiaj pogdybamy, pomarzymy, poplanujemy, co może nam, jakie karty mogą w 2021 wyjść. Jedna już została nieoficjalnie potwierdzona, że w przyszłym roku się pojawi, prawdopodobnie w przyszłym, ale na pewno, że będzie w Clash Royalu. W ogóle no, chciałem zacząć od tego, że Clash of Clans i Clash Royal coraz mocniej się integrują. Już widzimy po tych filmach i w ogóle też... Tam na Twitterze od Supersela też już się wypowiadali, że ma być jeszcze większa integracja właśnie Clash of Clans i Clash Royale. Zresztą tu widać podobne jednostki wspólne historie, więc tutaj liczę na to, że to uniwersum będzie naprawdę mocno budowane i już wcześniej chyba dwa albo dwa miesiące, około dwa miesiące wcześniej było pogłosko, że się ma pojawić pewna karta i tak nieoficjalnie została potwierdzona przez też pracownika Supercell'a no i pojawiła się na razie ona w Clash of Clans, czyli jest prawdopodobne, że w 2021 może ona się pojawić w Clash Royalu. A co to za karta? Jest to Icehound. Kucze. Kolejna lawa, tylko że teraz lodowa, jak widzicie. I ona prawdopodobnie ma szansę, żeby znaleźć się w Clash Royalu. Na czym ona polega? W Clash of Clans, ci co grają, to już wiedzą na pewno, ona po swoim wybuchu będzie, zobaczcie, zamraża obszar. Po swoim wybuchu w ogóle są też chyba te pupsy malutkie. Ice pupsy no, są też po eksplozji, ale zobaczcie, ona zamraża też dosyć sporawy obszar, więc w Clash Royale'u, no, powiem Wam szczerze, że fajna mechanika by była, tylko, że jeżeli to by było takie potężne jak lawa, nie wiem, to by musiało być chyba troszeczkę mniej eliksiru, coś jak Ice Golem, bo ja bym się chyba tutaj wściekły, jakby te lawy leciały o tych samych parametrach i rozmiar dwa takie wielkie tanki, więc w ogóle jak to będzie mało, miało mniej eliksiru puścicie lawę, puścicie Nie najpierw puścicie lodową lawę, potem lawę, balon. I ja kończę z grom. Ja wtedy kończę z grą, bo lawa lodowa zamrozi, wszystko lawa normalna, balonem dojdą. O jajku, masakra, raz się boję, czemu ja to wspomniałem, bo zaraz to będzie wykorzystywane Masakra No ale tak to wygląda właśnie. Lodowa lawa ma szansę właśnie yy, pojawić się w Poczekajcie, w Clash Royale w przyszłości, więc ta integracja Clash Royale i Clash of Clans na pewno będzie postępowała w przyszłym roku, co mnie bardzo cieszy, bo jest fajnych parę karty w Clash of Clans, które by mogły się pojawić w Clash Royale, a w Clash Royale na przykład w Clash of Clans. No dobra, ale też... I jeszcze jest pewna, że nowa karta w Clash of Clans, która też ma szansę się pojawić w przyszłym roku, bo już mamy efekt niewidzialności w Clash Royalu mamy już tego naszego Royal Ghosta no i wyszedł spell niewidzialności w Clash Royalu. I. Te dwie karty, właśnie które teraz wchodzą do Clash of Clans, mają według mnie duże szanse pojawić się w Clash Royale. Zobaczcie, rzucone Spel Niewidzialności i teraz tutaj Wizardy, bo w ogóle jeszcze weszły Super Wizardy do Clash of Clans. W ogóle miałem nagrywać o updatecie do Clash w Clans, ale dałem ciała, po nocy mi się nie chciało rzucać już filmu i nagrywać. Więc Spel Niewidzialności, jak widzicie, tutaj ta Lodowa Lawa i Wizardy zniknęły, są niewidoczne. No, parę sekund y Parę dobrych sekund, trwa jeszcze raz się cofnijmy. Więc, moim zdaniem, kurde, moim zdaniem to ma szansę się pojawić w Clash Royale też. Jeżeli nie w 2021, to w przyszłości. Więc, chciałbym poznać Wasze zdanie. Napiszcie mi w komentarzach jeszcze ewentualnie, jakie mogą karty z Clash of Clans pojawić się w Clash Royalu. Postaram się też do tego nawiązać w kolejnych odcinkach. Będziemy też co jakiś czas właśnie nagrywać takie gdybania, co może nas czekać w 2021, bo przypominam, że cztery aktualizacje będą, więc dużo się może w Clash Royalu zmienić w 2021 i na to liczę, na to czekam. Powiem może... Nie tyle co lawę, tą lodową, czekam, ale ten spel niewidzialności chętnie bym zobaczył. Ten spół niewidzialności chętnie bym zobaczył w Clash Royale. Ciekawie by się zrobiło. Naprawdę ciekawie. Tak ja bym tak moje jednostki wysłał na wieżę i wszystkie by były niewidoczne jakieś jeszcze za w ogóle, przed Teslą o właśnie, przed Teslą Tesla by nie wykrywała, dobra rozma zacznę się zaraz, rozmarzę za mocno wypiszcie mi w komentarzach odnośnie tych dwóch kart czy widzicie je również w przyszłym roku w, a jeżeli nie w przyszłym to w kolejnych latach w Clash Royale no i czekam właśnie na takie wasze komentarze, a ja życzę wam miłego dnia trzymajcie się